Bohaterowie rolnik szuka żony, Anna i Grzegorz Bardowscy, mieszkają na południu Polski i na co dzień są świadkami dramatu mieszkańców, którzy doświadczyli strasznej w skutkach powodzi. Rolnik apeluje o pomoc, ale i ostrzega przed uzbrojonymi ekipami, które krążą nocą po zalanych terenach. Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w drugiej edycji show Rolnik szuka żony. Po zakończeniu programu, w 2015 roku. Para szybko się zaręczyła i wzięła ślub, a niedługo potem powitali na świecie dwójkę dzieci. Bohater rolnik szuka żony, tego nie zobaczycie w telewizji, Bardowscy na co dzień mieszkają w Uniejowicach na Dolnym Śląsku. Ich dom ocalał, ale małżonkowie rzucili się do pomocy powodzianom. Grzegorz na bieżąco zamieszcza w mediach społecznościowych relacje z zalanych terenów. Na początek dzięki za każdą pomoc, jesteśmy w okolicach Kłodzka, w Trzebieszowicach. W telewizji tego nie zobaczycie, skala zniszczeń jest naprawdę ogromna, pozrywane ulice, drogi, pozabierane domy. Na ten moment na pewno 10 osób nie żyje, kolejne 100 jest poszukiwane, nie ma z nimi kontaktu. Tego po prostu nie widać, ile trzeba pomocy, jaka jest skala zniszczeń, powiedział Grzegorz Bardowski na Instagramie. Bardowski z rolnika ostrzega przed uzbrojonymi ekipami, bohater rolnik szuka żony nie tylko pomaga powodzianom i pokazuje skalę zniszczeń na południu Polski, ale też dużo rozmawia z osobami, które na co dzień mierzą się ze skutkami powodzi. Z ich relacji wynika, że na zniszczonych terenach dochodzi do niepokojących incydentów. Po zmroku krążą po okolicy ekipy, które kradną. W dodatku są uzbrojeni, co wywołuje strach wśród lokalnej społeczności. Taka ważna kwestia, którą chciałem też poruszyć, pomimo tego, że zaczyna tutaj być coraz więcej wojska, to cały czas brakuje osób, nie wiem. Policji, bo mieszkańcy nie czują się tutaj bezpiecznie, zaczął Grzegorz i dodał.